cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj chcemy wam pokazać, jakie są ulubione zabawki Zuzi. Zaraz wraca z przedszkola, więc chodźcie ze mną zobaczyć, ile tego jest. No to jako pierwszy to jest jej koci domek Gabi. I słuchajcie, ona naprawdę się nim bawi. Mamy tutaj dodatkowe dwa pokoje. Tutaj jest od DJ-a. Również mamy tutaj takie zestawy osobne, które tam można kupić w Biedronce. Na przykład była taka dodatkowa Gabi, jakiś mebelek i jakaś figurka. Akurat nam się udało kupić tak tekturzątko i łakotka. Najbardziej co nam się nie podoba, troszeczkę mi, no to ta powtarzalność tych figurek, bo mamy praktycznie wszystkie oprócz najkotka. Tutaj są wszystkie dźwięki. Słuchajcie, mamy też jeszcze samochodzik. Jeżeli chodzi o takie figurki, mamy jeszcze domek wróżki ci. I on jest naprawdę super. Tutaj była w zestawie taka kolorowa Gabi. Jak się tutaj pokręci, no to się świeci. Tam coś skryła, widzę. Tutaj pamiętam, że jeszcze miała osobny taki, taki pokoik niby. No i tutaj była syrenkotka, docelowo ten zestaw. Figurka i pojemniczek. Te pudełeczko i takie perfumy. Ogólnie Zuzia już widziała pokój syrenkotki i bardzo by go chciała, więc podejrzewam, że za jakiś czas kupimy. Tutaj najwięcej jak kupujecie, no to zbiera się tych wszystkich, nie? Pudełeczek, które ona lubi też. Bardzo dobrze zapamiętuje, co jest od kogo i potem tego szuka. Jeżeli jakiś taki na przykład malutki, drobniutki element się zgubi, to ona potrafi go naprawdę szukać, szukać, szukać. Dobra, wrócił berbeć. Mamy tak, z druga strona. Mamy Lego, lubisz układać, nie? Lego w ogóle ogólnie tutaj są fajne części. Tutaj masz, o, puzzle i te duże puzzle, pokaż. Tu jeszcze takie puzelki. Super. Uszy! Założysz? Och no, trzeba wymienić baterie. A one tak świetnie grają, co nie? O, zadziałały. Chyba źle klikałam. Teraz lecimy na pluszaki nasze. To co tu mamy? Zaraz na końcu takie pokażę. Mhm. Mamy najkotka ulubionego. Panduś. To jest panduś. Jest wróżkicia. Najkotek. Teraz pokaż DJ-a. Co kto? Mamy DJ-a, a tam gdzieś jeszcze jest syrenkotka. O. Jest tam syrenkotka? Tam w rogu. No, łapię ją. Ona już jest zmiętolona, powiedz, ona już została parę razy wyprana, bo chodziła do przedszkola z tobą, nie? No i odpadła jej gwiazdka. To jest Sky, tak? Ty też lubisz bardzo Sky. O. Mamy jeszcze Lalę, Gabi, tak? Jeszcze. O właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo odkryliśmy, że istnieje taka gazeta, jak dwumiesięcznik, tak bliziutko, dobra, pokaż, było, jest taka gazeta dwumiesięcznik Gabi Dollhouse z dodatkami, kupiliśmy w styczniu, teraz babcia nam kupiła kolejne i one jest super, nie, bo jest tam dużo historii, zagadek, bardzo lubi gazetki, nie tylko z kociego domku, ale ten z kociego domku jest naprawdę super. W pierwszym był taki dodatek i były naklejeczki, a w drugim był ołówek z Squishy. Był tutaj taki notesik i jeszcze był pierścionek, ale nie wiem, gdzie on się podział. Bardzo polecamy gazetę, pomimo że kosztuje 20 zł, to robimy dużo wycinek, a to jest Lala. Też nie? O! Mamy też taki plecak. Mamy jeszcze takie domki. Otworzysz? Tutaj mieliśmy kogo? No i mamy ich parę. Włoskicie. Zobaczcie naszą zdezelowaną Sky. Też mamy skarpetki z kociego domku. Są z pandusiem i ja, te są akurat z Gabi. Dorwaliśmy w Pepko. Wow, kto to poleciał? Tutaj jest, zobacz. Wróżkicia. Wróżkicia. Układasz raz Gabi. Super. I kolejny. Ugryz. Ugryz kawałek ciasteczka. Oj, uważaj, bo nie widziałam. Łakotek ugryz. O, a na końcu. To co? Lecimy do sypialni? Pokazać twoje łóżko? Dobrze, to chodź. I postanowiliśmy, że będzie to koci domek Gabi. Kupiliśmy i tutaj jest taka ilustracja. A tu są chyba kotkonutki. Dobrze pamiętam?
Z tej strony nie ma żadnej ilustracji. Szkoda, bo też by fajnie wyglądało, nie? Nie pomalował pan. Nie pomalował pan? Na końcu. Na końcu nie pomalował, nie? Tylko z przodu. No właśnie. Pokażesz sukienkę? Nie zyskaj. Nie zyskaj. Poczekaj, pomogę ci wyciągnąć. Tutaj mamy taką sukienkę. Prawda jest super wykonana. Gdzieś na internecie babcia z dziadkiem kupili, nie? Proszę. Mamy jeszcze sukienkę Sky, kupioną na Allegro, która jest, słuchajcie, niezniszczalna. Kosztowała chyba 140 zł. Wybrała sobie Zuzia na karnawał do przedszkola i w sumie często ją ubiera, często ją pierzemy, no bo też się zbrudzi. Często na przykład idzie na trampolinę na podwórko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ubranka, to w sumie mamy dwie koszulki. Dobra, ty pokazujesz to. Ja pokażę jedną, taką koszulkę, na pewno kojarzycie. Ja lubię. I jeszcze mamy taką halloweenową i do tego były spodenki. To było w Pepco, nie? Taka jeszcze jest. Taką mamy też. To są dwie, nie? Co masz? Ja miałam oczka do jedzenia. O, nie są te spodenki do tego, zobacz. No na Halloween Zuzia mówi, że miała oczka do jedzenia, w sensie takie żelkowe, nie? Są wtedy bardzo popularne. I tu są jeszcze spodenki do tego halloweenowego. Pokażesz na końcu? Tu jest Gabi. Czekaj, do góry. O, właśnie tak, czekaj. Jeszcze kupiliśmy taki w Biedronce. Zestaw z szablonami i dmucha się tymi pisakami i wychodzi. To jest dużo postaci, w sumie praktycznie wszystkie chyba. Za 25 zł. Ale chyba ostatni zabrałam. Nie było tego zbytnio dużo. To co? Otwieramy? Płakokek, Gabi, Gidziej, Gabi, Pangusz, Sirenkotka. No to super! No to co? Idziemy dmuchać? Zobaczymy, co wyjdzie. Ja cię Gidzieja. No to chodź. Tutaj mamy szablony. Są z papieru, to trochę no. Trochę mały minus, myślałam, że są plastikowe. I tutaj zobacz, Zuziu. I do odmuchania. Najbardziej mozolna praca to wyciąganie tych malutkich elementów, żeby nie zniszczyć. Ale mamy łakotka, tak? Wybrany różowy. Dobra, już mamy postępy. Zaraz coś nam wyjdzie. Mocno musi być, nie? Ta-da! Kto wyszedł? Łakokek. No. Mogę Gidzieja? Wchodzą nam kolorki. Przykleiliśmy sobie, żeby nie uciekało. My idziemy się dalej bawić w szablony. Żegnamy się. Następnym odcinku. Pa, trzymajcie się. Pa, trzymajcie się.